Cześć, witajcie w kolejnym odcinku raportu o stanie korporacji. Dzisiaj oczywiście garść informacji, również część informacji będzie tymi, które zapowiadałem w zeszłym tygodniu w raporcie. Mianowicie, jeśli chodzi o status zamieszania w wormhole'u, czytaj próby wyrzucenia korporacji łamane na sojuszu posparty z ich własnej dziury przez najeźdźców, wspomaganych przez opłacanych najemników i jakieś jeszcze inne dziwne grupy, które w sobie nie do końca wiadomo, po co tam są. Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda nie najlepiej dla obrońców. Właściwie w tej chwili można już powiedzieć, że temat jest pozamiatany. Nie udało im się po raz kolejny obronić swojego wormhole'a. Jeszcze nie do końca wiemy tak naprawdę, co zawiodło, co się stało. Dziwnie cała ta sytuacja wyglądała, bo siły, które rzucone zostały do walki, według obiegowej opinii powinny stawić jednak trochę skuteczniejszy odpór, a tak naprawdę zostały z jakiegoś powodu rozgromione przy stosunkowo niewielkich stratach atakujących, więc tak naprawdę nie do końca wiemy na razie, co się stało, jak się stało. Faktem jest, że posparty po raz kolejny nie udało się obronić swojej dziury i niestety tym razem będą się musieli wyprowadzić i zmienić lokum. Po tej informacji niespecjalnie związanej akurat z naszą korporacją, teraz pora na informacje związane z naszą korporacją. Jeśli chodzi o to, co mówiłem w poprzednim odcinku dotyczącego kotwiczenia stacji, miał miejsce odzew związany z pomocą w zdobyciu, zakotwiczeniu stacji. Na razie przypominam, że w dalszym ciągu to jest delikatnie w proszku i jeszcze zobaczymy, ale dziękuję wszystkim chętnym za propozycję. Natomiast temat dopiero tak naprawdę ruszy, może dopiero w tym tygodniu, głównie z uwagi na to, że w końcu mieliśmy w zeszłym tygodniu wojnę i niespecjalnie mi się chciało nigdzie latać, wylatywać po zapasy i w sumie było to również dość niebezpieczne, bo i niestety kilka osób, które pomyślałem, że będą doświadczone już w takich tematach, też niestety padło ofiarami w naszych war targetów. Co prawda nie takich małych, jednoosobowych korpów, no tym razem Marmite, więc tutaj oczywiście wróg potężny, z przewagą liczebną, no ale mimo wszystko spodziewałbym się, że jednak pod Wardeckiem niektóre aktywności będą ograniczone, bądź ludzie się będą próbowali przynajmniej wstrzymywać. A tu ZOG, no i niestety nasz killboard zabłysnął. Więc w związku z tym, że aktualnie Concord jest w trakcie unieważniania wszystkich wojen, które nasza korporacja posiada, więc prawdopodobnie jutro o tej porze już znowu będziemy mieli święty spokój, przynajmniej przez następny tydzień, dopóki Marmite znowu jakiejś wojny nie zadeklaruje, bo myślę, że tego się po ostatnich, nazwijmy to, sukcesach z naszej strony w wojnie z nimi raczej bym się spodziewał, więc zobaczymy. Ale w międzyczasie na pewno będziemy mieli czas na przegrupowanie. Prawdopodobnie część osób zamieszkujących w Wormhole poleci na zakupy w celu uzupełnienia zapasów i dokupienia nowego sprzętu, również w związku z tym planem orania księżyców. Być może polecę zakupy sody i będę skanował wszystkie księżyce, jakie się znajdują w dziurze, bo temat cały czas, mimo że w proszku, to jest rozwojowy. Działania wojenne oczywiście wszystkich zmęczyły i tak dalej, więc myślę, że możemy się teraz troszkę rozluźnić. I w tym samym pora na małą anegdotę, ponieważ w minionym tygodniu zdarzyło się kilka dziwnych sytuacji, z którymi postanowiłem się z wami podzielić. I akurat tym razem mamy dwie. No, na początek dość krótka, dość szybka sytuacja, która już chyba kiedyś wspominałem o czymś takim w raporcie o stanie korporacji. No ale po kolei, jak to wszystko było. Siedzimy sobie w wormhole'u, nudzi nam się, nie ma co robić. Zwiadowcy skanują wormhole sąsiednie, aby zobaczyć, co się będzie działo. No i jeden ze zwiadowców w trakcie swoich działań zobaczył mały stateczek, na który postanowił zapolować. W trakcie podchodów i prób namierzenia, gdzie ów stateczek się znajduje, został zaskoczony przez pojawienie się battleshipa kalaryjskiego Ravena na jednym właśnie z połączeń między wormhole'ami. Natychmiast przekazał informację dalej i siły szybkiego reagowania w ilości
jeden interceptor oraz jeden bomber zostały oddelegowane do niespodziewanego celu, który pojawił się z nienacka. Eskadra przechwytująca udała się na wyznaczone miejsce akcji i nawiązała kontakt z Ravenem. Ku zaskoczeniu wszystkich, pilot Ravena po oddaniu w jego stronę kilku salw z torped i broni elektromagnetycznej uniemożliwiającej mu ucieczkę, opuścił statek i oddalił się w bliżej niezidentyfikowanym kierunku, pozostawiając swoją jednostkę w przestrzeni kosmicznej. Co oczywiście musiało spotkać się z jednym wielkim lolem z naszej strony, aczkolwiek wydana szybko komenda o wstrzymaniu ognia uratowała jednostkę przed całkowitym zniszczeniem. I od tamtego dnia mamy na stanie korporacyjnego hangaru battleshipa do zamykania wormholi, którego nabyliśmy dosłownie w cenie kilku torped. Więc teraz, jeżeli ktoś będzie potrzebował przeturlać się po dziurze jakimś ciężkim statkiem, a nie będzie miał jeszcze swojej zamykaczki, a będzie mógł latać galeryjskim battleshipem, no to jak najbardziej już może ten statek pobrać i go wykorzystać, tylko przypominam, że należy go oddać z powrotem. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie ponownie potrzebny. To nie jedna dziwna historia, która miała miejsce w minionym tygodniu. Drugą, no, podobno bym nie nazwał, ale też jest bardzo ciekawa, bo zbieg okoliczności po prostu niesamowity, ale jak to po kolei było? Zalogowałem się do gry rano, wsiadłem w swój piękny stateczek, wydokowałem i postanowiłem, że będę się bezmyślnie gapił na wormhole, patrząc, czy ktoś przez niego przeskakuje, aby móc o tym poinformować wszystkich znajdujących się w naszej dziurze. I tak siedzę, i tak siedzę, i tak siedzę, i nagle aktywacja. No to oczywiście, uwaga, uwaga, aktywacja. Patrzę, wskoczył Megatron. To jest galetyjski battleship, też często bardzo używany do zamykania właśnie połączeń między wormholami. Sobie myślę, oho, pewnie ktoś zamyka dziurę. Ale patrzę, gościu włączył micro jump drive, odskoczył, wyrzucił drony i włączył kamuflaż. Oczywiście od razu ta informacja została przekazana, bo oznacza to, że gościu wcale nie zamyka dziury, tylko po prostu leci sobie z punktu A do punktu B, a na to sobie pozwolić nie mogliśmy. Również została bardzo szybko sformowana flota przechwytująca, która przeprowadziła próby zatrzymania nieproszonego gościa, jednak okazał się on troszkę bardziej zorganizowany i udało mu się całej zasadce uciec. Oddalił się również w bliżej określonym kierunku z całym swoim statkiem, natomiast nie udało mu się opuścić naszej przestrzeni wormhole'owej. Oczywiście od razu została zarządzona blokada wszystkich połączeń. Jako że cała sytuacja miała miejsce krótko przed downtime'em, czyli właściwie codziennym planowanym wyłączeniem serwerów w ramach przerwy technicznej, postanowiliśmy utrudnić mu trochę życie i zamknęliśmy wszystkie połączenia, które mógł wcześniej wyskanować, tak aby jeżeli zechciałby opuścić wormhole zaraz po uruchomieniu przez serwera, kiedy jeszcze nie będzie wystarczającej ilości ludzi, aby dokonać sprawnego przechwycenia, ale zostałby również zmuszony do poświęcenia troszkę więcej czasu na znalezienie nowych połączeń i dzięki temu mielibyśmy szansę dologować więcej pilotów, tak żeby no, móc go po prostu sprawniej złapać. No oczywiście przyszła przerwa techniczna, wszyscy się pologowali zaraz chwilę po uruchomieniu serwerów, tak żeby spróbować go złapać. Oczywiście nic takiego nie nastąpiło, bo delikwent się po prostu nie pojawił. No a że było to wcześniej rano, to i ludzi niewiele i wszyscy mieli jakieś ciekawsze rzeczy do roboty, więc na całym temacie została postawiona kreska i ktoś tam patrzył, ale mu się szybko znudziło, więc właściwie następne 8 niemalże godzin upłynęło pod znakiem olania tematu i całkowitego rozluźnienia i niepilnowania tychże właśnie połączeń. Pod wieczór natomiast zwiadowcy znaleźli połączenie do wormhole'a zamieszkanego przez korporację, która lubi się bić i jak tylko ma okazję, to wyrzuca całkiem pokaźną flotę, więc padła komenda, okej, wszyscy przygotować się, będzie bitwa. Po obydwu stronach siły zostały wystawione dość znaczne, jednak niewielki błąd taktyczny ze strony naszych przeciwników pozwolił na ich skuteczne zaskoczenie i wymianę ciosów.
po których postanowił się on wycofywać, na co odpowiedzieliśmy oczywiście pościgiem. Jednak zwiadowcy, którzy w dalszym ciągu pozostawali aktywni, złożyli meldunek o możliwych nadciągających, o ile nie nazwałbym ich posiłkami, to o możliwości aktywności innej floty, również bardzo nieprzyjemnej, na którą tak do końca nie wiedzieliśmy, znaczy wiedzieliśmy, kto to jest, nie wiedzieliśmy, skąd lecą oraz nie wiedzieliśmy, ilu ich będzie. W związku z istnieniem prawdopodobieństwa, że wbiją się nam na tak zwanego trzeciego i pozamiatają wszystkich nas oraz aktualnych naszych oponentów, padł rozkaz do wycofania się na z góry upatrzone pozycje. Po wycofaniu się do sąsiedniego wormhola, z którego tak naprawdę pościg został wyprowadzony, oraz zajęciu strategicznych pozycji bezpośrednio na tunelu czasoprzestrzeni prowadzącym prosto do naszej przestrzeni, który już po przelocie przez niego kilku statków zaczął nieprzyjemnie dyszeć, co oznaczałoby możliwość jego zamknięcia na siłę za niedługo bądź za jeszcze kilka statków. Oczekiwaliśmy na dalsze rozkazy i na dalsze informacje na temat ruchu wrogiej floty. Przez kilka minut nie było żadnych nowych wieści związanych z tematem, aż tu nagle ciszę i luźne pogadarki przerwał krzyk: uwaga, uwaga, leci do was Megatron, wskoczył do was. Spotkało się to z małą dezorientacją. Jaki Megatron, skąd wskoczył, o co chodzi? Okazało się, że był to ten sam Megatron, który tego samego ranka próbował znaleźć wyjście z naszego wormhola i wszyscy myśleli, że zdążył to zrobić przez cały dzień, kiedy właściwie cała dziura była niepilnowana, bo przez tyle godzin nie było aż tylu ludzi i nikomu się tak naprawdę nie chciało tych połączeń pilnować. Niestety biedaczek miał strasznego pecha, bo tym razem owszem, udało mu się wylecieć z naszego wormhola i nikt go specjalnie nie próbował przy tej czynności przyłapać. Niestety po drugiej stronie zastał całą naszą flotę uderzeniowej w sile ponad 10 osób z logistyką, z Iworem i z tonami DPS-u. I tym oto pesymistycznym akcentem i zakończoną niepowodzeniem podróżą do domu dzisiejszy odcinek raportu o stanie korporacji dedykuje pilotowi Megatrona, który tego dnia miał niesamowitego pecha. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu w kolejnym raporcie. Cześć!